Meglen Inmet Spółka z o.o. za innowacyjność rozwiązań oraz zbudowanie silnej koszalińskiej marki rozpoznawalnej na rynku krajowym i zagranicznym. Bardzo cieszą wyróżnienia lokalne. Bardzo trudno jest być zauważonym w swoim rodzinnym mieście, na rynku lokalnym. Szczególnie, że firma nie jest taką typową firmą zlokalizowaną w Koszalinie. W zasadzie tutaj mieszkamy, tutaj produkujemy, ale wyroby nasze wysyłamy na cały świat. Nieliczne z naszych wyrobów możecie Państwo zobaczyć w szpitalu koszalińskim, ewentualnie w przychodniach. One naprawdę trafiają w różne zakątki świata, począwszy od Japonii, a skończywszy na Stanach Zjednoczonych. I zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Ksiądz dr Radosław Siewiński pochodzi z Kołobrzegu, ukończył wyższe seminarium duchowne w Koszalinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 lat temu. Oczywiście ja pochodzę z Kołobrzegu, gdzieś tam mieszkałem sporo lat za granicą. Podróżowałem tu i tam i Koszalin może nie był mi jakoś tak po drodze, mimo gdzieś tam też studiów i różnych zadań. Ale dzisiaj chyba mogę śmiało powiedzieć, że moje serce jest już w Koszalinie i to miasto staje się na pewno takim moim miastem. I ta ogromna życzliwość naprawdę wielu osób i państwa, tutaj wielu państwa obecnych, naprawdę jest taka zaskakująca. Daria Zawiałów to kolejna bardzo, bardzo, bardzo uzdolniona koszalinianka, która swoją karierę muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w programie Od przedszkola do Opola. Pięknie za to wyróżnienie. Bardzo długo czekałam na ten swój debiut. Zaczynałam jako siedmiolatka, potem wyprowadziłam się do Warszawy mając 15 lat. Trwało to bardzo długo, z perspektywy czasu cieszę się z tego, ponieważ mogłam dojrzeć muzycznie, poznać producenta mojej płyty Michała Kusza, współkompozytora albumu Piotrka Rubensa-Rybika. Mogłam również dojrzeć jako kobieta. Mogłam stać się osobą dorosłą i dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcę. Maćka możemy oglądać tutaj z tyłu na ekranie, za chwilę Maciek się pokaże. Maciej Sokol urodził się w Szczecinku. Bardzo się cieszę, że moja ciężka praca i sukces został zauważony. Oczywiście, gdybym nie spotkał na swojej drodze niektórych ludzi, to byłoby ciężko to osiągnąć. I z tego miejsca chciałbym podziękować paru osobom, panu Aleksandrowi Popłaskiemu, mojemu trenerowi. Zresztą chciałbym podziękować mojemu pracodawcy, panu Wiesławowi Zinker. Chciałbym też podziękować mojej rodzinie, moim rodzicom, znajomym, przyjacielom, no i kibicom, bo gdyby ich nie było, wszystkich osób, to trudno by mi było osiągnąć tak wiele. Numer 11 imienia Lotników Polskich powstało w zespole szkół numer 5 w Koszalinie 16 lat temu. Jest nam niezmiernie miło, że możemy z rąk pana prezydenta odebrać tak zaszczytne, tak prestiżowe wyróżnienie. Dziękuję w imieniu całej społeczności Gimnazjum nr 11 imienia Lotników Polskich. Szkoły, szanowni państwo, wyjątkowej, w
wyjątkowej funkcjonowaniem tych wspólnot, które szkołę tworzą. Wspólnoty pracowników, nauczycieli, pracowników administracji obsługi, wspólnoty uczniów i wspólnoty rodziców. To, co udało nam się w ostatnich kilku latach, to zbudowanie takiej atmosfery pracy w szkole, w której te trzy wspólnoty działają, pracują, często wspierają się na argumenty tylko w jednym celu. Tym celem jest dobro, sukces edukacyjny, kariera najważniejszego podmiotu w każdej szkole, jakim jest uczeń.